Sędzia ostatnio miał zostać porwany, ale dwóch porywaczy no skończyło z połamanymi rękoma, natomiast trzeci wpadł pod samochód uciekając. No ja myślę jednak, że takie spotkanie mimo wszystko nie ma sensu. Debiut Mateusza korzysta. Mało kto twierdzi, że ta walka dojdzie do końca, jeżeli chodzi o czas, o decyzję sędziowską. 1-10 na Aroya, to mówi wszystko. Runda wiele złej krwi. I zaczynamy. Aż obróciło Burańskiego. I znowu podwójny. Co za zawieszanie, ależ awantura. I pięknie znowu. Naprawdę potężne bicie dostał. Wywraca się tańcula, jednak Mati nie miał tutaj energii, żeby podbiec, a do tego się śmieją. Krew spływa po twarzy Mateusza. Ależ tutaj lują uszacz. Nie robi dała minuta. Co za low. Nie ma sił już Mura. Dużo ciosów na twarz, co i Mura. Pan Jacek tutaj wystawia głowę, ale na razie nie wskakuje do oktagonu. Słuchajmy werdyktu. Po jednogłośnej decyzji sędziów zwycięzcą zostaje...